No to możemy przywitać naszych widzów przyszłych. Jeśli coś będzie ciekawego, to to opublikuję. No ciekawe rzeczy mogą być tylko. Ty mi tu piszesz tematykę, która by cię interesowała, tak? Tak. Więc tak, dla jasności. Wszystkie te zagadnienia, które tutaj chcesz poruszyć, dla mnie są, powiedzmy, jasne i oczywiste, ale uwaga moja taka, i taka jest prawda, że każdy z nas, indywidualnych osób, wiedzę na ten temat pozyskuje ze źródeł, które są tak jakby dopasowane do poziomu tego pytającego. W związku z tym mój pogląd i moja wiedza, trudno to nazwać wiedzą, moje przekonania, jak to wygląda, te wszystkie zagadnienia, niekoniecznie mogą się zgadzać z Twoimi. W związku z tym ja nie będę sugerował, jak to wygląda w moich oczach, tylko będę zadawał te pytania Twoim przewodnikom duchowym. I te odpowiedzi będą tylko tak jakby niby dla ciebie, że ci przewodnicy dopasują się do twojego poziomu, tak jakby wiedzy, postrzegania, świadomości i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No to proszę pani, odłóż te wszystkie narzędzia, połóż się. I już się skup na tym, co ja teraz mówię. I zaczynasz od pogłębionego oddychania, wchodzenia w coraz wyższe wibracje. Obserwujesz te oddechy, ten sposób oddychania. Czuwasz się w swoje ciało, które się relaksuje coraz bardziej. Jeszcze głębiej. A teraz zwyczajowo policzę od 10 do 1, a ty będziesz wchodzić w coraz głębszy trans. 10, 9, 8. 7, 6, jeszcze głębiej, 5, 4, 3. Dwa. Jeden. Jesteś w głębokim transie. Teraz policzę do trzech i poproszę Twoją nadświadomość, ażeby Cię przeniosła w miejsce odpowiednie do tematyki dzisiejszej sesji. Czyli jak zwykle jakieś bardzo przyjemne, relaksujące miejsce, gdzie będziemy mogli porozmawiać z Twoimi przewodnikami duchowymi ze strony światła i miłości na tematy takie oto: karma, wędrówka dusz, kolejne wcielenia. I liczę 1, 2, 3.
I teraz opowiedz o tym miejscu, do którego cię zaprowadził twój przewodnik. Jestem w takim miejscu, gdzie mogę z pewnej odległości obserwować coś w rodzaju takiej drogi, która przypomina taki półksiężyc, jest tunelem i tą część, którą widzę, to jest bardzo wielkie światło, jasne. Tak. I patrząc, obserwując ten ogromny tunel, taką linię czy ścieżkę, która zatacza takie półkole, schodzi w dół po takim półokręgu. I to nasycenie światła z czasem jest coraz mniejsze. Aż do takich ciemnych rejonów. Ale to półkole wydaje się nie kończyć, tylko że ta część taka od światła jest już tak jasna, że wydaje się w pewnym momencie nieprzenikniona i takie mam odczucie, że nie wszystko to, co będzie w tej światłości, jest możliwość zobaczyć czy przeniknąć, że pewne rzeczy jeszcze wciąż pozostają tajemnicą tam w tych wyższych terenach, gdzie ten jakby tunel czy ta droga idzie gdzieś tam bardzo, bardzo. Oczywiście, ja to rozumiem, to co powiedziałaś. Po prostu ty jesteś na jakimś tam określonym poziomie swojej świadomości. No i widzisz tyle, ile jest to w tej chwili dla ciebie możliwe. I teraz poproś swojego przewodnika, wszystko jedno, którego z tych znanych może być lub całkiem dla ciebie nieznanych do tej pory, ale którzy przewodnicy zechcą właśnie trochę naświetlić nam zagadnienia, które wymieniłem, czyli sprawa karmy, wędrówki dusz, kolejne wcielenie i tak dalej. I zapraszam takiego przewodnika. Jak go zobaczysz, to mi go opisz, jak wygląda. I czy to jest dla ciebie istota znana, czy nieznana, jak to wygląda? Jest to wysoka postać o blond włosach, którą już poznałam wcześniej i on Przypomnij jego imię. ma Apollos. Apollo, ten co jest na początku. Chciałem wyjaśnić, to Apollo czy Apollon, bo to tak różnie. Psy na końcu, Apollos. Na końcu co? S. Apollos. Asy, Apollos. Aha. Okej, okay, witam cię również, Apollosie. No i Witam. jak ewentualnie ze swojego poziomu i poziomu, który jest przeznaczony w tej chwili głównie dla Eli i dla naszych słuchaczy, wyjaśni te zagadnienia. Jak według ciebie przedstawia się zagadnienie karmy? Na czym to polega i z czego wynika takie, a nie inne zdarzenia w życiu, które wynikają bezpośrednio z karmy? Z tego, co już kiedyś tam w jakiś sposób, no nie wiem, sam to przedstawię, jak to wygląda. Najprościej można by to porównać do komnaty luster i do zwierciadeł, które odbijają naszą wędrówkę, nasze zachowania.
Tak. i umiejętność odczucia różnych emocji spowodowanych różnymi zachowaniami. Wszystko wydaje się, jakby struktura tutaj osobowości, można ją najprościej też porównać do kryształu, w którym wszystko jest zapisane i wszystko się odbija. I każdy zapis musi być emocjonalnie tutaj na Ziemi, we wcieleniach, odczuty, w sensie emocji, odczuć. I ludzie to nazywają prawem karmy, ale tak naprawdę to jest wola duszy, żeby poczuć w swojej świadomości emocje, które wywołuje nie tylko u siebie, ale też u osób postronnych. I umiejętność wejścia w te emocje i też głębokiego zrozumienia ich. Nie jest to jakaś kara, ale naddusza sama tego pragnie. No dobrze, to teraz moje pytanie, ale oczywiście w związku z tym wszystkim, co powiedziałeś, w jaki sposób najczęściej w życiu tutaj, takim świadomym ludzkim, tu na poziomie Ziemi, te sprawy karmiczne wpływają na przebieg tej linii czasowej losów człowieka konkretnego, wcielonego w ciało ludzkie. Po tej linii życia, kiedy dusza jest wcielona tutaj na Ziemi, to cały czas ma kontakt z wyższą duchowością w swojej wewnętrznej, głębokiej istocie. I wygląda to jak przejście przez labirynt luster, gdzie odzwierciedla zachowania, emocje z poprzednich wcieleń. I te linie światła łączą się, chociaż są w świadomości ludzkiej, ziemskiej nie do końca uświadamiane, mogą być uświadomione, jeżeli osoba potrafi czuć się w swoją duchowość i w swoją głębię i pracuje nad medytacją, kontemplacją i obszarami duchowymi. Natomiast u osób nieświadomych dzieje się to jakby automatycznie. Jeżeli doświadczają czegoś dobrego czy krzywdy, to jest to połączone też liniami jakby przecinającymi się w tym półkręgu czy kole bardziej zdarzeń. Czy mogę zrozumieć to w ten sposób, że zdarzenia, które spotyka istota wcielona, te zdarzenia są wynikiem tak jakby wcześniejszych wyborów i decyzji podjętych we wcześniejszych jakichś tam zdarzeniach, wcieleniach może? Tak, te linie światła pokazują i mają odwołania do tych wcześniejszych wcieleń, ale to też nie znaczy, że w 100% są jakby automatyczne, dlatego że to pole możliwości obecnych wyborów jakby jest taką chmurą, która otacza
tą główną linię odczutych emocji czy pewnych zdarzeń i podnosząc swoją świadomość, jest możliwość wyboru jakby wyższej jakości rozwiązania. Zapytam, czy przed samym zasiedleniem ciała dusza ma wpływ na to, żeby wybrać miejsce, środowisko, które jej ułatwi, tej duszy po wcieleniu, zrealizowanie wszystkich tych swoich pragnień, ciekawości, zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania wszechświata i ten wybór, czy determinuje w jakim stopniu, jeśli tak, to w jakim procencie, w jakim stopniu na losy już wcielonej duszy w ciało. Chodzi mi ogólnie o plan duszy przed wcieleniem na losy już po wcieleniu. Tutaj naddusza ma ogromną wiedzę, którą umysł ludzki nie jest w stanie pojąć, ale jest to ukazywane przed wcieleniem się z bardzo dużymi szczegółami. Również miejsce, w którym dana dusza się reinkarnuje i przyjdzie w ciele, jest bardzo dokładnie pokazywane. Okoliczności, miejsce zamieszkania, ukształtowanie terenu i oczywiście ludzie, z którymi się spotka, dlatego że większość z nich już też byli w otoczeniu tej duszy w poprzednich wcieleniach i dusza wybiera pewny nowy jakby zestaw ustawień, żeby pogłębić zrozumienie. No jasne. Okej. A jeżeli też jest wolą nad duszę oczywiście wspierać osoby, które będą w jej kręgu, to może się wiązać też z pewną jakby misją do wykonania, ale nie musi. Mam takie pytanie, które dotyczy Elżbiety. Według ciebie, Apolosie, na jakim etapie realizacji jest Ela na jej linii życia tutaj w ciele? Inaczej mówiąc, precyzyjniej, czy jest bliska realizacji i świadomie zdąża w kierunku realizacji tych zamierzeń, które były to jakby jej pragnieniem przed wcieleniem? Tak. Widzę drogę światła, którą podąża i uparcie się jej trzyma, co pozwala jej odnosić wiele zwycięstw i rozwijać swoją samoświadomość tu na Ziemi. Okej, czyli mogę powiedzieć, mogę uznać, że jest szczęśliwa na tym etapie swojego życia fizycznego, z tego wszystkiego, co się dzieje w jej życiu i że perspektywa na przyszłość jest, powiedzmy, świetlista, jasna, tak? No tak, żyjąc życiem normalnej kobiety w duchowym wymiarze jest to wielkie błogosławieństwo, wielkie szczęście i jest to prowadzenie, które przypomina jakby strzelisty słup światła.
który zawsze daje zrozumienie, wiedzę i opiekę. Okej. To teraz inne zagadnienie, o które zapytam. Chodzi mi o wspomnienia lub przekonania. Nie, może to nie dotyczyć w tej chwili Eli, tylko ogólnie chodzi mi o zasadę, o prawo. Zdarza się, że wśród ludzi zdarzają się ludzie, którzy są przekonani, dostają jakąś wiedzę, czy jakieś skojarzenia, czy jakieś wizje ze swoich poprzednich wcieleń. Załóżmy, że jakaś historyczna postać, ta jakby jest znana ogólnie nie tylko temu człowiekowi, który ma takie wspomnienia, takie wizje na temat swojej przeszłości, poprzednich wcieleń, ale równolegle inni ludzie, niezwiązani z linią tą pierwotną, powiedzmy, mają podobne wspomnienia. Konkretnie, że na przykład równolegle na Ziemi w tym czasie są ludzie, którzy uważają, że kiedyś byli na przykład Napoleonami. Czyli jeden twierdzi, że był Napoleonem, i inna dusza równolegle żyjąca w ciele fizycznym, również to jakby to ciało jest przekonane, że również kiedyś była Napoleonem. Jak to wytłumaczyć? Że jest wielu ludzi, którzy się nie znają nawzajem, a twierdzą, że są wcieleniami jakiejś istoty, znanej historycznie. Tutaj znowu dobrym porównaniem będzie kryształ i komnata luster. Świetlisty rdzeń i osobowość, która jest wcielona, odbijająca się w każdej innej płaszczyźnie, jakby tego lustra czy ścianki kryształu. Można to nazwać światem równoległym, czyli są to jakby kolejne odbicia tej samej osobowości głównego rdzenia, ale w świadomości każda z tych osób na swój sposób, jakby w równoległym wszechświecie, mogła tym Napoleonem być i odczuwać różne emocje i mieć w momentach przebłysku wyższej świadomości dostęp do tych wspomnień. Więc też nie można ignorować czy wykluczać, że tylko jedna żyjąca osoba była kiedyś Napoleonem. Faktycznie te osobowości różne, z różnych doświadczeń, z różnych jakby światów równoległych, mają dostęp do tej świadomości uczuć i pamięci zdarzeń. Ale czy wspomnienia jednego człowieka i drugiego, które są przekonane, że kiedyś byli w tym przypadku Napoleonem, są do zweryfikowania historycznie? Czy te momenty opisywane przez dwie różne osoby w ciele, można to zweryfikować, że jeden człowiek mówi prawdę na temat tamtego wcielenia oryginalnego Napoleona i druga również mówi prawdę. Do pewnego stopnia można oczywiście to zweryfikować, biorąc pod uwagę fakty historyczne, jednak nie wszystkie też zapisy historyczne
biorąc pod uwagę historię Ziemi, ona też była często wypaczana. Nie zawsze te zdarzenia były w 100% wiernie przekazywane, więc nie zawsze z historycznego też punktu widzenia, jeżeli zapis nie był dokładny, a wręcz mógł wprowadzać błąd w celu jakiejś dezinformacji innych, to osoba, która ma prawdziwy wgląd, też nie zawsze historycznie będzie to potwierdzone. Ale w wielu przypadkach tak, można do wiernych zapisów prawdziwych odwoływać się. Tak. Na przykład tutaj, jak weźmiemy pod uwagę chociażby Egipcjan, którzy nie lubili się chwalić swoimi przegranymi bitwami i w swojej historii zapisywali tylko zwycięstwa. No, to jest ludzkie, tak, rozumiem. No dobrze. Ponieważ to zagadnienie w tej chwili, ta sesja jest poświęcona wiedzy, którą chce zdobywać Elżbieta, Ela, czy Ela w tej chwili, ta świadoma część, ma jakieś pytania do ciebie, do twojego opiekuna, który jest z nami, to możesz zapytać. Dla ciebie twoje dylematy, twoje pytania na temat tego tematu. Właściwie pokazał mi się taki obraz, który już jest jakby zrozumieniem. Nad duszą mi się pokazało jako takie słońce, z którego wychodzi mnóstwo promieni. I każdy taki promień wchodzący w materię tworzy postać, tworzy osobowość i ta osobowość jest wyposażona jakby w pewne cechy charakteru, w pewne predyspozycje i oczywiście ma ze sobą, dostaje jakby potencjał realizacji swojego pełnego potencjału i rozwoju, ale od wolnej woli będzie zależało, jak ukształtuje się swój charakter i swoją osobowość. I z tego promiennego słońca wychodzi mnóstwo takich promieni, które wchodzą w materię i tworzą postać. Czyli dla ciebie, Ela, jest wszystko w tej chwili jasne na twoim aktualnym poziomie świadomości. Aktualne, rozumiesz to wszystko, to zagadnienie i ta odpowiedź cię tak jakby satysfakcjonuje. Tak, dlatego że zobaczyłam wiele z moich takich indywidualizacji w tych promieniach wschodzących w materię, że byłam bardzo różnymi postaciami w czasie i przestrzeni, chociaż z tego punktu widzenia ducha to wszystko wydaje się tu i teraz, dlatego i takie jest, bo to jest ogromne źródło światła, przypominające słońce, które cały czas wypromieniowuje tą energię, przenikając świat materii, i to wszystko dzieje się jednocześnie, ale w doświadczeniu czasu i przestrzeni.
dla zmysłów jest to odbierane jako osobne zupełnie wcielenia. Ja tutaj widzę siebie i jako dziecko, które wychowywało się w trudnych warunkach gdzieś przy klasztorze, które było zamknięte w sobie i trochę zaniedbane i młodo zmarło. Widzę siebie jako w innym wcieleniu, jako kobietę na ważnym stanowisku władzy z okresu państw miast, kiedy jeszcze były. Widzę siebie jako władczynię pewnego miasta i widzę zdarzenia, które były kluczowe w tamtym wcieleniu. Dalej widzę siebie jako mężczyznę, bardzo silnego i postawnego, który był wikingiem i uwielbiał walczyć i miał wspaniałych towarzyszy przy sobie. I idąc jakby po okręgu, mam wgląd w różne wcielenia i też takie informacje do mnie przychodzą, skąd na przykład pewne cechy charakteru dzisiaj jeszcze są u mnie bardzo silne i od razu widzę połączenie z poprzednim wcieleniem, że właśnie wtedy ta cecha się bardzo mocno rozwinęła u mnie. Powiedz do mnie, bo na linii życia, na poszczególnych wcieleniach różnych na przestrzeni istnienia, dusza była wcielona w ludzkie ciała, które miały różne cechy. Na przykład, jak teraz mówi Ela, była wikingiem, no i wiemy, jak wyglądało życie wikinga, jego cechy, waleczność, ba, niekoniecznie to było sposób życia zgodny z naukami, powiedzmy, Jezusa Chrystusa, czyli mordowali, rabowali, gwałcili i tak dalej. To było normalne dla nich i po prostu taki był styl życia wikingów, mężczyzn. Jak to pogodzić z tym, że inne wcielenia były łagodne, powiedzmy kobiece, jakieś takie pełne miłości, a jeszcze inne wcielenie, jakieś władca gdzieś tam w jakimś państwie, mieście. Jak to wszystko pogodzić? Po co to jest, że się przechodzi takie różne wcielenia w różnych ciałach i się pełni w poszczególnych wcieleniach bardzo różne, sprzeczne z sobą charaktery i życie? Wszystko jest jakby w ogromnym krysztale i tutaj panuje prawo równowagi, więc im dalej dusza, osobowość wybiera doświadczenie, im bardziej jest ekstremalne i dalekie, to od razu z automatu, według prawa równowagi, pojawi się kontrawcielenie, które będzie zupełną przeciwnością tego. Jaki jest tego cel? Wszystko, żeby było zrozumiane i doświadczone, i to się dzieje w wiecznym teraz. Wybór duszy automatycznie tworzy zrozumienie i możliwość kreacji danej postaci, która jest jakby aktorem na scenie, czyli odgrywając pewną rolę tutaj wojownika, żyjąc życiem wojownika, doświadcza w tego wszystkiego.
żeby na tym jakby przeciwległym końcu zaraz doświadczyć życia bogobojnego, gdzie służy się innym, wspiera się innym, innych opatruje rannych, leczy chorych, poświęca się życie dla ratowania innych. Czyli wybór o walce, o zabijaniu i doświadczeniach tego typu zaraz jakby jest równoważony doświadczeniem zupełnie odwrotnym, niesienia pomocy rannym i służenia w czasie wojny. Rozumiem, Wszystko jest rozumiem. idealnie zrównoważone i wszystko jest odpowiedzią na wybór wolnej woli duszy. Ja to rozumiem wszystko, ale muszę zadać takie oto pytanie do ciebie bezpośrednio, Apolosie. Ty jako opiekun naszej obecnej Eli byłeś opiekunem również jej obecnej Eli w tych innych wcieleniach, które były, powiedzmy, niektóre bardzo z obecnego poziomu świadomości, powiedzmy, przykre czy jakieś takie niefajne, i równocześnie byłeś w innym wcieleniu, kiedy ona, obecna Ela, była taka bardzo błyszcząca i świetlista. Jak ty z swojego punktu widzenia dzisiaj oceniasz tą duszę, którą się opiekowałeś we wcieleniu, które było, powiedzmy, no, nieeleganckie, że tak powiem, i teraz, kiedy ona jest taka, powiedzmy, świetlista? Jak ty, jaka była twoja rola w jednej wcieleniu i w obecnym wcieleniu? Rolą opiekuna przeznaczenia jest obserwacja rozwoju danej duszy, wierne trwanie przy niej, wspieranie jej bez żadnej ingerencji w wolną wolę. I również opiekunowie nie oceniają i nie sądzą absolutnie żadnych wyborów, jakkolwiek by one się wydawały, te zachowania nieadekwatne, niepożądane. My jako opiekunowie nie oceniamy i nie osądzamy. Ale powiedzmy, jak ona była tym mordercą, tym Wikingiem, czy nie oceniałeś tego w ogóle? A w jaki sposób wpływałeś na nią? W jakim kierunku starałeś się wpłynąć? Aranżować jakieś zdarzenie, jakieś coś, że wtedy, kiedy ona była tym Wikingiem? Moją rolą jest reagować na informacje stwórcy, źródła, i moją rolą było, kiedy Ela była Wikingiem, osłaniać ją przed śmiertelnymi ciosami i w materii powodować, mówiąc to obrazowo, że miecz jej nie dotknął, topór jej, czy jego wtedy nie dotknął, ta broń się gdzieś ześlizgiwała po zbroi. I moim zadaniem było osłanianie i ochranianie w całkowitym posłuszeństwie informacjom pochodzącym z wyższych sfer. Czyli dla ciebie było obojętne, jest obojętne, jaka jest ocena moralności danej duszy na ścieżkach poszczególnych wcieleń. Czyli dla ciebie nie miało znaczenia, że
Ona mordowała, gwałciła, on wtedy. I tak pełniłeś swoją rolę ochronną, ale jak ewentualnie starałeś się inspirować zdarzenia w życiu tego Wikinga, żeby jednak ocena sumaryczna była pozytywna. Sumaryczna na przestrzeni różnych ciał. Swoją opieką, którą roztaczam nad różnymi wcieleniami, ale wtedy nad postacią Wikinga, to też wzmacnianie rozwoju cech charakteru, takich jak braterstwo, poświęcenie, przyjaźń. Dlatego, że przy danej odsłonie, czyli tamte czasy, tamte wieki, XII, XIII, biorąc pod uwagę, że takie były czasy i to było normą przyjętą, że wojownicy tak się zachowywali, to w swojej osobowości i charakteru prawdziwym zwycięstwem to nie było zwycięstwo na polu walki, tylko budowanie bardzo silnego charakteru i zwycięstwo nad swoimi słabościami. To ma zawsze wartość taką nieprzemijającą w budowie danej postaci, w którą dusza się wciela. Ja to rozumiem. W każdym razie to potwierdza to, takie prawo, że tak do końca nikt nie jest naprawdę do końca świetlisty, a równolegle nie jest do końca zły. Czyli jest pewnego rodzaju balans, równowaga. I w zależności od okoliczności i epoki i środowiska, po prostu z punktu widzenia w jednym wcieleniu, mimo to, że się jest mordercą, jednak równocześnie jest duszą człowiekiem bardzo pozytywnym, ale trochę z innego punktu widzenia, tak? Tak, można to tak ująć i można to też porównać do emocji, które są odczuwane, kiedy oglądamy film i oglądamy sceny przemocy, chociażby sceny bólu, to gdzieś wewnętrznie też patrzący rozumie te emocje i odczuwa, chociaż wie, że zdarzenia, które ogląda, nie są rzeczywiste, ale emocjonalnie potrafi się wczuć w daną scenę. I tak te różne odsłony istnienia, życia i te emocje dają takie silne odczucia realności, bardzo takiej nasyconej, w sensie, że bardzo dużo osób odczuwa tutaj ból i nawet ma pretensje do stwórcy, do stworzyciela, dlatego że te emocje i odczuwanie są bardzo intensywne. Mimo to naddusza zgodziła się i przyszła właśnie po to, żeby tego doświadczyć i wszystko odczuć. No dobrze, a teraz może troszeczkę z innej branży. Powiedz mi, dlaczego są tak wielkie trudności w życiu, w historii ludzi, ażeby jeśli wszystko się dzieje równocześnie i przyszłość
jest tak jakby nieokreślona z tego względu, że są różne ścieżki równolegle istniejące. Dlaczego nie można, albo można, tylko dlaczego człowiek w tej chwili tego nie potrafi zrobić, żeby przewidzieć skutki, ale konkretne skutki fizyczne swojego postępowania na przyszłość. W kategoriach ogólnych można, powiedzmy, ale konkretnych przypadkach nie można przewidzieć własnej przyszłości. Nie można, tak jakby wyciągając wnioski z tego, co się działo do tej pory i się dzieje, nie można określić, co spotka poszczególne dusze w ciele, powiedzmy za lat 10 czy za lat 30. Nie można, dlatego że każdy ruch w ciele, każda decyzja i każdy wybór jest jakby załamaniem tej ściany kryształu i tego światła i powstawaniem kolejnych jakby odbić. Też wolny wybór danej duszy i zniekształcanie tej czystej boskiej energii jest jakby rzucaniem piaskiem w takie czyste szkło, i te wybory takie, które nie są doskonałe, są jak takie drobinki piasku, które rysują to szkło i ten obraz staje się taki zmatowiony i bardzo niewyraźny. To jak możesz ocenić, nie wiem czy ocenić, ale wyjaśnić sprawę jasnowidzenia. Niektórzy ludzie mają taki dar, twierdzą tak, że mają wizję przyszłości. Jak bardzo można ufać takim wizjom w przyszłości? Bo ci, którzy są wizjonerami, są przekonani o tym, że widzą prawdę, jedyną prawdę zresztą. Czy tak widzą i tak to będzie? Jak oceniać tego typu praktyki wróżb, jasnowidzenia, jakiejś tego prekognicji? Te jasnowidzenia były i będą, mówiąc jakby kolokwialnie wprost, krótsze i dłuższe. To zależy od głębi wewnętrznego światła i zrozumienia. I widzenie wewnętrzne jest jakby proporcjonalne do umiejętności wejścia bardzo głęboko w siebie, w ten centralny strumień światła, i wtedy im bardziej dana osobowość jest w tym świetle, tym dalej i przestrzenniej widzi pewne rzeczy. Ale nie ma nikogo, kto by ogarnął to wszechwidzącym okiem w 100%. To są tylko pewne odcinki czy wycinki jasnowidzenia, czyli tak jakbyśmy mogli to porównać do okręgu, gdzie jesteśmy w środku i ten promień na zewnątrz, jeden promień będzie wychodził krótszy, drugi średni, inny dłuższy, jeden inny jeszcze bardziej długi. Ale to są tylko promienie jasnowidzenia, i nie ma osobowości na Ziemi, która by objęła wszystko i jakby wypełniła cały ten okrąg. To jest przywilej już bardzo wysokich istot duchowych, które z tego centrum potrafią ogarnąć wzrokiem bardzo dużo tych potencjalnych zdarzeń i
bardzo wielkim prawdopodobieństwem określać. Ale takim centralnym tutaj widzę rdzeniem tego światła też są pewne okresy czy epoki, gdzie istoty na pewnym poziomie mają o tym wiedzę, że pewne zjawiska zaistnieją i nic nie będzie w stanie ich powstrzymać. Tak, to jeszcze mi wytłumacz taką sprawę, że jakiś tam wizjoner publikuje, ogłasza te swoje wizje i po jakimś czasie okazuje się, że niektóre te ogłoszone wizje były prawdziwe. W dużym procencie, czasami bezbłędne, a niektóre u tego samego wizjonera dotyczące innych zdarzeń były po prostu fałszywe, nie sprawdziły się. Wizja jest dana na chwilę obecną, tu i teraz. Natomiast koło czasu jest jak wielką, jest ogromną machiną z miliardem różnych przesunięć, cząstek, tak jak w bardzo skomplikowanym mechanizmie zegara. I obserwując w danym punkcie przyszłość, już godzinę później, dzień później, miesiąc później, po przesunięciu ten obraz może być zupełnie inny. Ale to I nie jest. wizja wczoraj nie musi być trafna w 100%. Ona może być w jakimś tam procencie trafna. Ale też oczywiście są tak zwani fałszywi prorocy, którzy próbują coś wyczytać właśnie jakby z takiego zmatowionego szkła, czyli gdzie jest dużo piasku, gdzie jest dużo zanieczyszczeń. I tutaj bardziej się domyślają, i to są ich interpretacje z głowy, i to widzenie nie jest wcale przejrzyste i jasne. I takie kryształowo czyste. No z tego wynika tylko jedno, że trzeba mieć to jakby do tych przepowiedni różnych jasnowidzów, wróżów, wróżek, dość takie ostrożne podejście, czyli nie brać tego jakby dosłownie i jako pewnik, tylko że jako ewentualną. Prawdopodobnie większą lub mniejszą prawdziwością, czyli że można, należy, nie mówię, że wątpić w te wszystkie przepowiednie, ale być ostrożnym i krytycznym, tak? Jak najbardziej i nie przyjmować wszystko tak, jak leci, dosłownie nie łykać wszystkiego, jak przysłowiowy pelikan, tylko umieć wejść w ten wewnętrzny swój strumień światła i przepływu i tutaj w swojej boskiej obecności, tym przepływie weryfikować wszystko, co jest wokół. Dlatego, że te wizje, owszem, niektóre będą przejrzyste, jasne, ale inne właśnie mogą być tylko interpretacją tych zmatowionych postaci, czy cieni, czy wydarzeń, które no, tak naprawdę mogą tylko siać niepotrzebny strach i obawy. No teraz przejdźmy w drugą stronę na linii czasowej. Po prostu chodzi mi o to, że zdarzenia, które już zaistniały, to są historyczne zdarzenia z niedalekiej przeszłości, z dalszej tego,
one zaistniały, czyli one są faktyczne. Natomiast ci, którzy robią wizje wsteczne, mylą się niektórzy. Niektórzy trafiają w te zdarzenia, które można później w jakiś sposób potwierdzić, a niektórzy mają całkiem inne wizje i te jakby nieprawdziwe. Jak to wytłumaczyć? To zaistniało, tylko jeden to widzi w jakiś sposób, a ktoś inny to jakby całkiem inaczej. Tutaj też bardzo wyraźnie jeszcze muszę sprostować, bo my ludzie nazywamy to linią czasu, tak naprawdę to jest okręgiem czasu. Wszystko dzieje się po okręgu, jakby właśnie w olbrzymim krysztale. I te ścianki wyłamania, jak patrzymy z naszego punktu widzenia w tak zwaną przeszłość, to załamanie jakby tych ścianek kryształu, tego światła może troszeczkę pokazywać jakby odbicie czy zniekształcony obraz tego, co faktycznie się wydarzyło. Dlatego, że jednostka tu z poziomu, osobowość wcielona w ciało, tak jak mówiłam wcześniej, tu mój przewodnik też potwierdza, że jest widziana z bardzo fragmentarycznego punktu widzenia. My z tego punktu widzenia ziemskiego jeszcze nie jesteśmy na poziomie tego tak zwanego wszechwidzącego oka. W starożytnym Egipcie to się nazywało oko Horusa, które widzi wszystko i przejrzyście. I stąd te zniekształcenia. Czyli im bardziej osobowość ćwiczy, rozwija i wchodzi w tą świadomość duchową i wielowymiarowość swojej istoty, tym bardziej wszechstronnie i z różnych jakby stron potrafi objąć to tym wewnętrznym wzrokiem. Ale są osoby, które oczywiście zaczynają tą podróż i drogę i ćwiczą i nie ma w tym nic złego, ale ich widzenie będzie jeszcze bardzo wąskie i mało przestronne, stąd możliwość też właśnie takich obrazów w cudzysłowie jakby z krzywego zwierciadła. To teraz mi wyjaśnij sprawę taką. Oto mówię o tej badaniu wydarzeń historycznych, czyli już które zaistniały. Są zdarzenia, są miejsca, są zagadnienia, które są zagadką dla nas obecnych, niewyjaśnioną, i my, ludzie, niektórzy wizjonerzy wsteczni, starają się zbadać te niewyjaśnione, zagadkowe wydarzenia. Mówi się, że są tak zwani strażnicy, którzy strzegą pewnych tajemnic, powiedzmy historycznych. Nie chcą ujawnić ani szczegółów, ani miejsca pewnych rzeczy, które na pewno zaistniały. My wiemy, że one zaistniały, ale nie mamy na to żadnych dowodów i szukamy na to dowodów, które istnieją, ale są ukryte. I w żaden sposób ci wizjonerzy nie mogą dojść do prawdy, do tej prawdziwej prawdy, ażeby udowodnić swoje wizje. Chodzi mi o to zagadnienie strażników pewnych tajemnic. Skąd oni są, po co oni są, dlaczego oni strzegą pewnych rzeczy? Jak to wygląda? Tu mi się pojawiła jakby na takim ogromnym okręgu ogromna przestrzeń pokryta chmurami, kłębami takiej mgły.
Czyli są faktycznie pewne rzeczy, które są przesłonięte. One się wydarzyły, one były, jest tam wiedza, ale to wydaje się takie przykryte właśnie taką mgłą, gdzie nie widać tak naprawdę, co dokładnie tam się wydarzyło. Z pewnych względów to są decyzje wyższego szczebla, przede wszystkim duchowego, żeby pewne rzeczy były na ten czas dla ludzkości niedostępne, co nie znaczy, że część tej wiedzy nie jest stopniowo udostępniana. I ci tak zwani strażnicy to jest materia duchowa, która właśnie jest takim płaszczem, taką mgłą, takimi obłokami, które przykrywają pewne sytuacje, zdarzenia i miejsca. Tutaj też widzę, że ludzkość na tym etapie jest chroniona z pewnych względów, dlatego że nie wszystko byłoby zrozumiane, gdyby ta ochrona całkowicie została podniesiona, chociaż będzie taki moment, stopniowo to się będzie działo, ale nie wszystko naraz. Dlatego, że gdyby ludzie jakby mieli, powiedzmy, hipotetycznie teraz możliwość zobaczenia całej prawdy i przejrzenia wszystkich wydarzeń, wszelkich intryg politycznych, wszelkich prawdziwych zamysłów, motywów, to spowodowało straszny szok, czy wielki szok i niedowierzanie, jakby dezintegrację społeczeństw w ogóle ziemskich. Wytłumacz mi, powiedzmy, dość świeże sprawy. W czasie ostatniej wojny pewne armie, część armii, jakieś władze nadrzędne jakiegoś państwa rabowały dobra materialne natury artystycznej, typu obrazy, czy jakieś inne rzeczy wartościowe, które były uznawane za wartościowe, i ukryli to gdzieś. Przegrali później wojnę, i to pozostało w ukryciu niewyjaśnione. Dlaczego jasnowidzący nie potrafią umiejscowić miejsc, gdzie to jest ukryte. Ktoś to ukrył, zrabował, ukrył, zmarł, zginął i teraz by należało to odkryć z powrotem, żeby to przywrócić dla kultury ogólnoludzkiej. Dlaczego ktoś tego strzeże i przeszkadza wręcz w odkryciu tej prawdy? Tego miejsca ukrycia. Niestety są jednostki zdeprawowane, które parają się czarną magią. I to właśnie działa na zasadzie takiej gęstej, ciemnej, mglistej peleryny, nieprzejrzystej, czy właśnie tego piasku na szkle, w bardzo dużym takim zmatowieniu, gdzie nawet bardzo dobrzy jasnowidzowie nie są w stanie przeniknąć pewnych zabezpieczeń, które właśnie takie jednostki parające się tymi zniekształconymi energiami, energiami zła i czarnej magii, które po prostu używały też takich rytuałów, żeby te klejnoty, bogactwa, żeby w swojej też pazerności
i egoizmie, żeby zatrzymać dla siebie i swoich potomków, zamiast to oddać światu, to niestety to zdeprawowanie i te wybory najniższej jakości, no to spowodowały taką sytuację też, że to, co zostało zgrabione, ukryte, nie jest dostępne dla wszystkich. Aż mnie korci, ażeby zapytać, no i zapytam, bo mnie korci. Czy jest dla ciebie znana sprawa tak zwanej bursztynowej komnaty? To był wystrój pewnego pomieszczenia wykonany z bursztynu, bardzo ponoć, bardzo kosztowna praca. Wykonana i zostało to jakby zrabowane i ukryte. Kto tego pilnuje? Właśnie tutaj widzę przed sobą, właściwie to powinnam powiedzieć, że niedużo widzę, bo widzę przed sobą jakby ścianę, taki mur, takiej ciemno-czerwono-brunatnej ściany czy bramy. Jest to jakieś energetyczne zabezpieczenie, które też nie pozwala mi przeniknąć. Kto wykonał to zabezpieczenie energetyczne? Jeszcze raz. Kto wykonał to zabezpieczenie, ażeby nikt się nie dowiedział, gdzie jest ewentualnie ten wystrój tej komnaty, bursztynowej komnaty? Kto konkretnie tego teraz pilnuje? Pytam o osobowość. Mocna jest ta zasłona, bo nie widzę jakichś konkretnych tutaj postaci stojących za tą barierą. Dlaczego? Ale podejrzewam, mogę w tym momencie podejrzewać, że to byli silni magowie parający się czarną magią, dlatego że zabezpieczenie jest dalej silne. Czyli to nie był jeden, Nie, nie. który wykonał to zabezpieczenie, tylko to była jakaś grupa. To była konkretnie ci Niemcy w czasie II wojny światowej, gdy zrabowali tą komnatę i gdzieś ją ukryli. I to byli ludzie fizyczni. I oni później w jakiś sposób, nie wiem, czy już w trakcie ukrywania, czy później po śmierci, postawili tą bramę, czy ten mur, czy tamtego. Czy jest możliwe teraz, w tej chwili, przywołać taką duszę, która była odpowiedzialna, która zadecydowała o wykonaniu tego zabezpieczenia? Jeśli nie, to dlaczego nie? Dlaczego się boi? Bo co? Tchórz? Ta grupa ludzi, widzę ich w takim kręgu, niestety została, czy świadomie wybrała podczepienie się pod wyższe, zdeprawowane byty energetyczne.
to te wyższe, zdeprawowane byty energetyczne może coś powiedzą na ten temat? Nic nie powiedzą. Nie ma zasłona milczenia. Nie chcą. Ale też przyjdzie moment, mam taką informację z wyższej sfery, że przyjdzie moment, gdzie ta bariera będzie rozpuszczona. Mimo tych zabezpieczeń, którą te jednostki wytworzyły tu jeszcze na Ziemi, to przed siłą wyższą, z wyższych wymiarów, oczywiście to się nie ostoi i przyjdzie moment, gdzie to będzie wszystko ukazane i obnażone. Zapytam, kiedy to będzie wyjaśnione i tak jakby odnalezione, jeśli to w ogóle jeszcze istnieje. Bo jest taka również możliwość teoretyczna, że zostało to zniszczone, spalone w jakiś sposób, bo to jest spalny materiał, ten bursztyn. Duża część widzę, że istnieje, ale jeszcze długo czasu. To może potrwać bardzo, bardzo wiele lat, zanim będą wiarygodne informacje i zanim to ujrzy światło dzienne. Tak. Raczej nie za naszego życia ziemskiego teraz. Za życia w ciele to tak, to nie, ale my jesteśmy wieczni jako dusze. Dobrze. Temat dość śliski i niewiele konkretów się dowiedzieliśmy. Sekundkę Bolku. Tak. Na moment tutaj odejść, zaraz wracam. I już jestem z powrotem. No to wchodzisz na poprzedni poziom transu. Policzę ci od 3 do 1. 3, 2, 1. I już. Podziękujemy w tej chwili twojemu opiekunowi, Apollo. Dziękuję, Apollo. Powtórz. Apollos. Apollos. Też dziękuję. No a teraz możemy przejść do jakichś innych zagadnień, które by Cię interesowały. Czy Ty w tej era swojej świadomości fizycznej masz jakieś kolejne pytania, zagadnienia do prześledzenia?
Chciałam zapytać, dlatego że z relacji różnych osób w momencie doświadczenia, przejścia, na przykład śmierci klinicznej, bardzo dużo osób widzi właśnie tunel światła, widzi swoich bliskich czy aniołów przewodników. Czy jest to odczucie indywidualne, czy faktycznie tutaj te istoty wszystkie jakby są dopuszczone, żeby być w tym takim ważnym momencie przejścia dla duszy wcielonej, która wychodzi z ciała? Czekamy na wyjaśnienie. Ja nie dokładnie zrozumiałem Twoje pytanie, ale to nie jest ważne, czy ja zrozumiałem pytanie. Ważne, że Ty wiesz, o co pytasz, i teraz prosimy istotę z tamtej strony wyższej o wyjaśnienie tych Twoich pytań, odpowiedź na te pytania. Taka odpowiedź mi przyszła, że dusza, która przechodzi i już styka się z tamtym wymiarem, to faktycznie jest witana przez dbany komitet powitalny. Jest to opiekun przeznaczenia, taki główny anioł i dwaj aniołowie pomocnicy, czyli jest to grupa trzech. I też biorąc pod uwagę całą osobowość danej jednostki, żeby też się nie bała, żeby odważnie poszła naprzód, to bardzo często też dostają jakby pozwolenie na uczestniczenie w tym przywitaniu dusze, które w danym wcieleniu były właśnie rodziną czy kimś bardzo bliskim dla tej osoby. Czyli to może być babcia, mama, tato, siostra. Czasami cała grupa taka bardzo bliskich istot, które stanowią też część tego komitetu powitalnego, i dlatego, że jest to wielka radość dla tych właśnie istot, które są po stronie światła i które witają tą duszę w momencie już takiego definitywnego przejścia. Dlatego, że jeżeli to przejście nie ma tak zwanej ostatecznej bramy, to jest kilka bram wcześniejszych, gdzie zapada decyzja, czy dusza jednak wróci jeszcze do ciała, żeby coś dokończyć. Czasami też tak się dzieje, że teraz widzę siedem takich bram, że te wcześniejsze bramy stanowią też takie zabezpieczenie i dusza może podjąć jeszcze decyzję o powrocie. I też na wyższym szczeblu jakby zapadają decyzje, że taka dusza jeszcze może wrócić. To też tak się może zadziać. Nie. Ale przy bramie ostatecznej tutaj już jakby jest całe zgromadzenie powitalne, natomiast z rodziny bliskich i oczywiście opiekunowie, oni przechodzą do pierwszej bramy, w której taka osoba właśnie ma doświadczenia bliskiej śmierci. Okej, to jest normalne prawo, cała ścieżka rozwoju duszy. Natomiast nic nie mówisz o tym, że niektóre dusze po opuszczeniu ciała fizycznego, po śmierci, przez dłuższy czas po prostu tak jakby się błąkały w pobliżu, na niskim astralu, w pobliżu Ziemi,
starają się tak jakby uczestniczyć w życiu ziemian, ludzi żyjących. Dlaczego tak jest? Kogo to dotyczy? Ta taka jakby przymusowa, czyli wynikająca z braku świadomości, takie zatrzymanie się w pobliżu Ziemi i nie przechodzenie przez te kolejne bramy do najwyższego świata. Te dusze, które dosłownie nie zakotwiczyły się w tym centralnym strumieniu światła, odpadają. I to mi się pokazało, jakby od tej głównej ścieżki odchodził na bok taki tunel, który ściąga ich w dół, taką kieszenią, jakby, i one są wtedy w zawieszeniu. I pomiędzy, czyli nie do końca na ziemi, chociaż czasami ich obecność jest odczuwalna. No i też nie w tym wymiarze świetlistym. To jest jakby taka kieszeń mi się pojawiła, która ich ciągnie gdzieś tam w dół, która też jakby jest stworzona z takiej sumy ich wyborów, które były negatywne w życiu, czyli brak pozytywnych wyborów okazał się całościowym negatywnym wyborem i odpadnięciem pewnego rodzaju. Taką ciemną kieszeń, ja to tak widzę. I Mi co się to dalej się pokazało. dzieje z tymi duszami, które utknęły? Utknęły w tej kieszeni, jak ty to nazywasz. One nie straciły wolnej woli, w każdym też momencie mogą zwrócić się do źródła, do światła o pomoc i wtedy taka pomoc natychmiast przychodzi, ale jeżeli nie chcą, to nie, to taka pomoc nie jest im dana, jakby nic nie dzieje się wbrew ich woli. A jeśli ta Jeżeli nie mają dusza, takiej potrzeby, nie czują, nie chcą, to tkwią tam. no i chcę zapytać, że taka dusza nieświadoma, że ma możliwość tak jakby przejścia wyżej czy w inne miejsce, po prostu nie wie, jest głupia. Co z tymi duszami, które nie mają pojęcia, jak funkcjonuje cały ten wszechświat? A tutaj ciekawa taka informacja mi się pojawiła, że można uratować niektóre z tych dusz, jeżeli dusza, która jest bardziej rozwinięta, jest po tej świetlistej stronie, decyzją swojej woli, decyduje się inkarnować na Ziemi i być jakby opiekunem tej duszy zagubionej, pogrążonej w ciemności. I być tym fizycznym jakby wsparciem w czasie jej wędrówki tutaj na Ziemi. Jest szansa dla tych dusz i to decydują dusze wyżej rozwinięte, żeby spróbować im pomóc, jakby naprowadzić ich na tą ścieżkę światła. Czyli jest takie rozwiązanie i taka możliwość. No tak, ponieważ w naszej działalności tu ziemskiej również często próbujemy pomóc takim duszom zagubionym, nieświadomym. I skąd przychodzi taka inspiracja dla nas tu, którzy się zajmują, parają się taką działalnością, tak jakby pomocy duszom zagubionym w tej kieszeni, jak mówisz, żeby pomóc takim duszom? Skąd? Kto to organizuje wszystko? Bo my tutaj na Ziemi jesteśmy chętni pomagać, ale możemy pomóc tylko tym, którzy tak jakby choćby cząstkowo się
wiedzą o tym, jak to trzeba zrobić, że trzeba poprosić, zmienić światłową i tak dalej. I skąd te dusze czerpią wiedzę, inspirację otrzymują, żeby no po prostu próbować się chodzić wyżej. Każda dusza, która świadomie doświadczyła tego wyższego wymiaru, wraca stamtąd, to w niej jest ta pamięć i inspiracja. To jest przeżycie tak piękne, tak duchowe, tak świetliste, że jakby nie było innej możliwości. To jest pragnieniem też tej duszy, żeby jednak próbować i pomagać tym zagubionym. Te zagubione mogą mieć wiele takich szans i też wielu takich świetlistych opiekunów. To też nie jest tak, że jeżeli jednej duszy się nie powiedzie, to że taka dusza już całkiem będzie znowu stracona, czy jej osobowość całkowicie zostanie jakby wymazana, tak jakby jej nigdy nie było, że naprawdę tych szans od źródła jest bardzo dużo i różne istoty z wyższego poziomu, dusze rozwinięte, mogą swoich sił próbować jakby. I cały czas sam fakt bycia na wyższym poziomie i przeżycia i doświadczenia tego strumienia światła jest samo w sobie inspiracją i taką wewnętrzną potrzebą. To jest coś zupełnie naturalnego. Tak. No, częściowo tylko. Mimo, że oczywiście dusza wie, że to się wiąże z kolejnymi trudami, pewnym cierpieniem, też sam fakt jakby założenia, ubrania na siebie tej materialnej pogłówki, to jest bardzo dużym ograniczeniem z jednej strony, ale te korzyści i satysfakcja ta duchowa i ta radość jest tak niewyobrażalna, że mimo wszystko te wyższe dusze decydują się na takie zejście w dół. Rozumiem. Każdym bądź razie, jeśli my, Ziemianie, trochę bardziej wyedukowani, świadomi, próbujemy pomagać takim zagubionym duszom, czyli robimy dobrą robotę, ale czy to jest słuszne? Czy powinniśmy to robić? I tutaj też nie ma oceny czy osądu, jest to wolny wybór danej duszy. Dusza może podążać w inne wymiary, inne przestrzenie, inne światy czy wszechświaty nawet, ale też może jakby w cudzysłowie cofnąć się, czyli zrobić krok do tyłu właśnie, żeby pomagać tutaj kolejnym duszom, ale nie jest to absolutnie jakieś uwstecznianie czy cofanie, tylko wolny wybór danej duszy. Okej, rozumiem. Ela, możesz pytać swoje pytanie jakieś jeszcze? Ja chyba wszystko już dużo dzisiaj zobaczyłam, się dowiedziałam tych szczegółów. No dobrze, no to na tym byśmy mogli zakończyć. Myślę, że tak. Podziękujemy wszystkim, którzy nas tutaj trochę przynajmniej rozjaśnili pewne zagadnienia. Jak mówię, ja już prywatnie mam jakieś wyrobione zdanie, które wcale nie musi być ostateczną prawdą, bo prawda dociera również etapami do każdego z nas. No ale ja mam dość taką spójną wizję tego wszystkiego i to wszystko się raczej zgadza z tym, co było w dzisiejszej sesji. No, są pewne jakieś tam niuanse, nie, tylko, ale nieistotne. Dobra, no czyli wyłączę nagrywanie. Dziękuję.
To tutaj jest chyba tu.